Dzień dobry, kochani. Witam wszystkich serdecznie w dniu 4 sierpnia. Zobaczymy, co ten dzień przyniesie owocnego, jakie zapowiada wydarzenia bądź sytuacje w Waszym życiu. Zaczniemy sobie od zodiakalnego barana. Karty są potasowane i wybieram dla Was jedną kartę. Jak będzie wyglądał 4 sierpień dla barana? Królowa Kielichów. Królowa Kielichów, piękna karta. Miło spędzicie czas z ukochaną osobą, z mamą, z siostrą, z przyjaciółką. Wszelkie sprawy, które chcecie pozałatwiać, możecie śmiało rozpoczynać transakcje, negocjacje, rozmowy bądź jakieś sprawy urzędowe. Będziecie bardzo mile postrzegani, życzliwie odbierani przez ludzi, z każdym dojdziecie do porozumienia. Jest to dzień też wsparcia, więc jeżeli czegoś nie rozumiecie, macie jakiś problem, jakiś kłopot, możecie liczyć na grono znajomych, przyjaciół bądź nawet przypadkowych ludzi, którzy udzielą Wam pomocy, wsparcia, być może podpowiedzi na nurtujące Was pytania. Królowa Kielichów jest to zodiakalny rak. Ale niekoniecznie, może być to skorpion bądź rybka, kobieta po 50. Więc tak jak powiedziałam, miłe chwile, wsparcie w jakimś problemie, bądź bardzo taki sympatyczny dzień w gronie jakiejś przyjaciół, może rodzeństwa, może rodzica, a może ukochanej osoby. Królowa Kielichów daje bezpieczeństwo emocjonalne, daje wsparcie i naprawdę nawet takie doradztwo duchowe, bym powiedziała. Niewykluczone, że to wy, barany, będziecie też w doskonałym takim nastroju i chęcią do udzielania pomocy bądź rady innym osobom, które się do was zgłoszą. Dojrzałość i bardzo przemyślane, głębokie takie emocjonalnie decyzje. Bardzo pozytywna karta, bardzo udany dzień. Niektóre barany mogą się zakochać, niektóre będą sobie wyznawać uczucia, a niektórzy dostaną jakąś fajną ofertę, miłą propozycję. Bardzo pogodny, bezpieczny i udany dzień. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki w dniu 4 sierpnia. Zobaczmy, co ten dzień ciekawego dla Was zapowiada. Karty są już potasowane i teraz wybiorę dla Was jedną kartę poprzez przełożenie. 4 sierpień dla byka to karta gwiazd. Karta gwiazdy, nie czytam odwróconych kart, a coś widocznie musiałam, to oczywiście odwrotnie talię położyłam. No, moje byczki, bardzo, bardzo szczęśliwy i pomyślny dzień. Może się spełnić jedno z Waszych marzeń. Być może na Waszej drodze pojawi się Wam przeznaczona jakaś sytuacja bądź osoba. Będziecie szczęśliwi, będziecie zakochani, radośni i naprawdę, no, miło postrzegani przez otoczenie. Karta gwiazdy zapowiada pomyślne rozwiązanie wszelkich Waszych działań, planów, załatwiania wszelakich spraw. Na pewno miło możecie spędzić ten dzień z wodnikiem. Co jeszcze? No, gwiazda to jest nadzieja na to, że wszystko się ułoży. Może pokazywać Wam szczęśliwe zbiegi okoliczności, ochronę losu, więc jeżeli czeka Was jakaś trudna rozmowa bądź jakaś trudna sprawa, to pamiętajcie, że gwiazda Wam przyświeca i mimo wszystko dzień zakończy się bardzo pozytywnie i odnajdziecie cel, który być może, no, gdzieś tam był przez Was poszukiwany w tym dniu, tak? Czy to chodzi o jakąś sprawę, czy właśnie o jakiś pomysł bądź partnera. Co jeszcze? No, karta gwiazdy jest to ogólnie bardzo szczęśliwa karta, karta akceptacji, karta pozytywnych zmian. Karta, która mówi, że cokolwiek nie musicie sobie tam zorganizować w dniu albo oczekiwać na jakąś decyzję.
coś załatwić, no to zawsze odpowiedź będzie pozytywna. Wszystko się uda, będziecie bardzo zadowoleni, że tak łatwo sprawy się toczą i jest to naprawdę lekki, przyjemny dzień. Gwiazda, karta spełnienia marzeń, spełnienia życzeń, szczęścia i narzeczeństwa też, być może zakochania, poznania osoby, która jest Wam przeznaczona. Bardzo fajny, udany dzień. Nie musicie się martwić, a nawet jeżeli musicie się zmierzyć z jakąś trudną sytuacją, to pamiętajcie, że no tutaj jesteście chronieni, tak? Że wybrniecie i tak obronną ręką, obojętnie z jakiej sytuacji. Te osoby, które szukają pracy, jak najbardziej tą pracę mogą znaleźć i to będzie praca Waszych marzeń, praca spełniająca Wasze oczekiwania, która zapowiada dobrą przyszłość. Natomiast osoby, które pracują, no będą w tym dniu zadowolone, nie przemęczycie się, będzie jakiś powód do radości. Taki fajny, bardzo pozytywny i mówię, optymistyczny dzionek. W związkach super, zgoda, miłość, w rodzinie tak samo. No mówię, jeszcze zwłaszcza jeżeli znacie wodnika, to naprawdę tutaj może Wam ta osoba pomóc, bądź sprawić dużo radości, jakichś niespodzianek. No dobrze, kochane byczki, zatem życzę udanego dnia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkie zodiakalne bliźnięta dnia 4 sierpnia. Zaraz wylosuję dla Was jedną kartę i zobaczymy, co ona zapowiada, jakie wydarzenia, jakie sytuacje, jakie energie będą w tym dniu dominować. Bliźnięta. Dla Was karta na dzisiaj to 8 kielichów. 8 kielichów. Karta odejścia od trudnych spraw, męczących Was, wypalających emocjonalnie. Karta, która pokazuje, że w tym dniu będziecie być może emocjonalnie rozdarci. Może się zadziać coś takiego, co spowoduje, że powiecie, mam dość, wychodzę, muszę odpocząć. Niektóre bliźnięta będą być może wyjeżdżały na urlop wypoczynkowy. Niektóre bliźnięta odchodzą z pracy, niektóre odchodzą ze związków. Być może jest to tymczasowe rozstanie, być może jest już na zawsze. Te kielichy są puste i bliźniakowi bardzo to przeszkadza. Wyrusza w drogę, żeby odnaleźć to szczęście i uzupełnić, wypełnić na nowo pozytywnymi emocjami te wszystkie puste kielichy. Bliźniak czuje pustkę i nie chce w tym tkwić. Potrzebuje świeżego oddechu, potrzebuje życia, dlatego czas na zmiany. Niektóre bliźnięta będą też wracać, być może z urlopów, będziecie wracać z zagranicy, być może do kraju. Niektórzy będą wyjeżdżać. Ósemka kielichów jest to karta potrzebnych zmian, żeby poprawić Wasze samopoczucie. Ta sytuacja, w której teraz tkwicie, do niczego Was nie doprowadza, nie rozwija Was emocjonalnie. Tkwicie w martwym punkcie i w sytuacji, która po prostu nie daje Wam już satysfakcji. Osiem kielichów jest to karta zmęczenia też, więc niektóre bliźnięta być może odczują, zwłaszcza w pracy, trud i takie ogólne zmęczenie, wyczerpanie. Marzycie o tym, o odpoczynku, marzycie o wyciszeniu, o jakiejś radości, o po prostu beztrosce, tak? Więc to dla niektórych też może być trudny, męczący dzień w pracy. Chcielibyście się oderwać od tych zajęć, właśnie zapomnieć na chwilę o tym i po prostu zregenerować się, tak? Niektóre bliźnięta, które szukają pracy w tym dniu, być może nie zdecydują się
na to stanowisko bądź ten etat, który będzie Wam proponowany, nie będzie Wam to odpowiadało. Tak jakbyście się nie widzieli, nie czuli w danej sytuacji, w obowiązkach, które będziecie musieli wykonywać. To nie jest dla Was. Już widzicie, że będziecie się męczyć i myśleć o tym, jak najszybciej tą pracę zmienić i uciec z tego miejsca. Ósemka kielichów jest to karta też gwałtownych emocji. Karta też takiego przekonania i wielkiej chęci, aby oderwać się od przeszłości. No i tak jak powiedziałam, tymczasowa rozłąka, więc może bliźniak albo Wasz partner gdzieś wyjeżdża i będziecie czuli po prostu chwilowe osamotnienie, tęsknotę za partnerem i za tą bliskością. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzień. Życzę Wam mimo wszystko, żeby był on fantastyczny i spełnił Wasze oczekiwania. Pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkie zodiakalne raki w dniu 4 sierpnia. Za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę i zobaczymy, jaki to będzie dzień pod względem energetyki. Czego możecie się spodziewać? Jak ten dzień Wam minie? Czy pozytywnie, czy negatywnie? Zaraz zobaczymy. Karty już są potasowane i wybieramy jedną kartę dla raczka na dzisiejszy dzień. Jest to karta cesarza. Bardzo mocna, bardzo piękna energia. Jest to karta zodiakalnego barana. Wodza, przywódcy urzędu, majestatu, ale też administracji, szefa, przełożonego, jakiejś ważnej, wysokiej funkcji, bądź poważnego i wysokiego stanowiska w pracy. Cesarz daje władzę, ale cesarz to też odpowiedzialność za swoje czyny. To jest też karta partnera, zazwyczaj starszego, ale niekoniecznie. Mąż, partner, ojciec być może Waszych dzieci. Właśnie odpowiedzialność, konsekwentność, tak? I asertywność. To są takie cechy główne cesarza. Co jeszcze? No być może niektóre raki w tym dniu będą miały rozmowę ze swoim przełożonym. Niektóre raczki muszą pozałatwiać jakieś sprawy urzędowe, administracyjne, złożyć jakiś dokument, załatwić jakąś sprawę, być może jakieś dokumenty związane z firmą, z pracą. Te raki, które poszukują pracy, na pewno tą pracę dostaną. Myślę, że po wstępnej jakiejś takiej rozmowie kwalifikacyjnej jednak to stanowisko uda Wam się zatrzymać bądź utrzymać. Niektórzy mogą liczyć na awans, na podwyżkę. Cesarz to są też bardzo dobre pieniądze, duże pieniądze. Ale to jest też, tak jak mówiłam, odpowiedzialność i poczucie takiego bezpieczeństwa. Bardzo fajny, taki mocny, udany dzień. Będziecie odważni w tym dniu, bardzo pewni siebie i jeżeli macie do załatwienia jakąś trudną sprawę urzędową, uda Wam się przekonać tą drugą stronę do Waszej racji, tak? Będziecie bardzo przekonujący, będziecie wzbudzać szacunek, autorytet, no i ludzie będą się liczyć w tym dniu z Waszym zdaniem, więc jeżeli macie tutaj jakieś trudne sprawy do pozałatwiania, to załatwcie raki to w tym dniu, bo nikt nie będzie śmiał Wam odmówić. Pracy, sukcesy, tak jak mówię, niektórzy awanse, te osoby, które szukają pracy, tą pracę na pewno dostaną. Wygodne, dobre i szczęśliwe życie, bezpieczny dzień, być może niektóre raki, panowie w tym dniu zajmą się swoimi dziećmi, jeżeli takowe macie. No i może jakieś niespodzianki dla nich, może jakoś miło spędzony dzień. Więc tak tutaj to, kochani, wygląda na dnia 4 sierpnia. Życzę Wam wspaniałego, udanego dnia, pozytywnej energii, dużo uśmiechu i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy. W dniu 4 sierpnia za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę i
i zobaczymy, czego możecie się po tym dniu spodziewać. Jaka energetyka będzie Was wspierać w tym dniu? Już wybieramy poprzez przełożenie jedną kartę. Wtorek. Proszę bardzo, 4 sierpnia. 7 denarów. Bardzo fajna karta, ucząca cierpliwości. Te lwy, które być może czekają za jakimś rozliczeniem, wyjaśnieniem jakiejś sytuacji, głównie finansowej, czy to wypłata, czy to jakieś wyrównanie, czy to jakieś pieniążki, które zainwestowaliście, no i teraz powinny przynieść Wam konkretny zysk, dochód, mogą się opóźnić. Karta pokazuje, że naprawdę bardzo się staracie, udzielacie. Te lwy, które pracują, wkładają w to całą swoją energię, być może poczynili jakieś duże inwestycje, no i teraz muszą pielęgnować to, co tutaj zasiały i czekać na obfite zbiory. Lada moment będziecie bardzo zadowoleni i to, na co czekacie, przyjdzie, tak? Tylko jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość. 7 denarów jest to karta inwestycji, tak jak powiedziałam, jest to karta wszelkich jakichś takich zysków finansowych, ale jest to też karta zapowiadająca na przykład pracę, więc jeżeli lew szuka pracy, to tą pracę znajdzie. Jeszcze być może nie w tym dniu, ale działaj, lwie, zostawiaj CV, zbieraj wszelkie informacje, czy to z internetu, czy to z prasy, z gazety, odnośnie ogłoszeń. Inwestuj w siebie też, tak? Być może jakieś szkolenie, być może jakieś dodatkowe kursy. Pozyskuj nowe umiejętności. Cały czas rób, ile możesz, żeby właśnie włożyć tej energii i tego pomysłu w siebie i później w swoją przyszłą pracę. Staraj się, a to, na czym Ci zależy, na pewno będzie. W związkach jedno będzie oglądać się na drugie, to znaczy taka może być bierność. Lew może czekać na to, aż się partner ruszy i coś zaproponuje, znowuż druga strona może odbijać piłeczkę na zasadzie, no lwie, no wymyśl coś, żeby nam się nie nudziło i tak będziecie sobie czekać, więc też może być jakieś oczekiwanie. Niektóre lwiątka mogą oczekiwać na rozwiązanie, jeżeli chodzi o ciążę. U pań lwów bądź u panów lwów, czyli Waszych partnerek. Co jeszcze? 7 denarów jest to karta ogólnie czekania, ale też szansa i okazja. Zwłaszcza dla tych lwów, które być może mają okazję w coś zainwestować albo szukają pracy. Więc bądźcie cierpliwi, kujcie żelazo póki gorące, pracujcie nad sobą, starajcie się, a na pewno będzie Wam to wynagrodzone. Więc fajny dzień, troszeczkę taki, no, mówiący wyhamuj, poczekaj, ale jednak obiecujący, że to, na co czekacie, już niebawem się spełni i będziecie z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę materialną, stan Waszego konta i portfela, tak? Więc tutaj na to możecie liczyć. Kochani, życzę Wam wspaniałego i udanego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny we wtorek, 4 sierpnia bieżącego roku. Zaraz wylosuję dla Was jedną kartę i zobaczymy, jaką energią przywitacie ten dzień. Kartę wybierzemy poprzez przełożenie. Oczywiście wcześniej karty były tasowane, ale żeby nie zabierać czasu, już patrzymy. Panna, 4 sierpień i karta dla Was na dzisiaj to 7 mieczy. 7 mieczy, kochani. Karta pośpiechu, karta sprytu, karta być może unikania odpowiedzialności. To jest też ta karta kłamstw, karta złodzieja, karta nieuczciwych jakichś transakcji, oczywiście zdrady, no i jakiś schadzek po nocy w tajemnicy, żeby nikt nas nie zobaczył.
Siódemka mieczy. No uważajcie, kochani, w tym dniu. Uważajcie przede wszystkim na złodzieja. Uważajcie na to, żeby ktoś was nie oszukał, nie okłamał, nie wprowadził w błąd, nie chciał na coś naciągnąć. Te panny, które prowadzą swój własny jakiś biznes, no uważajcie, żeby ktoś tam z pracowników bądź ogólnie no jakiś takich sytuacji, gdzie może się ktoś tam włamać czy ukraść jakiś towar, nawet wśród klientów. No może się zdarzyć taka sytuacja. Natomiast jeżeli macie jakiś pomysł do zrealizowania, śpieszcie się. Wykorzystajcie tą sytuację, bo to jest być może jedyna okazja ku temu, żeby coś zrealizować po swojej myśli, bez względu na to, co kto mówi, tak? To jest też karta nocy. Karta, która mówi, że być może no gdzieś tam potajemnie niektóre panny będą umawiać się na jakieś schadzki, na jakieś nocne spotkania, randki. No może chcecie zachować to w tajemnicy, ale uważajcie, tak? No taka karta nieciekawa. Zobaczmy jeszcze bardziej, o co tutaj chodzi. To jest związane, kochani, z rycerzem denarów, więc to może mieć związek z bykiem, więc uważajcie na jakiegoś nieuczciwego byka. Ale też pieniądze, na które czekacie, być może niestety, no nie dojdzie tutaj rozliczenie do skutku. Ktoś was oszukuje, okłamuje, więc wyjaśnijcie tą sytuację i bądźcie sprytniejsi od tej osoby. Po prostu wcześniej interweniujcie, musicie ubiec fakty i być może zareagować na to, co ta osoba względem was mówi, bądź jak się zachowuje, bo rycerz denarów to jest takie oczekiwanie na jakieś pieniądze. Czy to ma wam ktoś zwrócić pożyczkę, czy to jest jakaś obiecywana premia, pożyczka, wypłata być może, więc tutaj coś jest niezgodne z prawem, ktoś coś przed wami ukrywa. Natomiast jeżeli zamierzacie wyjeżdżać, to pośpieszcie się, tak? Planujcie wyjazd, bo myślę, że lada moment media już nas przygotowują do tego, że znowu mogą coś zmienić z tymi obostrzeniami i być może nie będzie możliwości wyjazdu na przykład do pracy za granicę. No niestety niektóre panny mogą też unikać właśnie odpowiedzialności finansowej, tak? Być może przed pracodawcą, być może przed partnerem albo przed jakimiś urzędami. Więc tutaj, kochani, to też pilnujcie, żeby wszystko było pozapinane na ostatni guzik, żeby nie ciągnęły się za wami jakieś długi, jakieś takie niewyjaśnione sytuacje. Taka karta, kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, być może akurat was nie dotyczy, ale zwróćcie na to uwagę. No i przede wszystkim przesłanie, uważajcie, żeby ktoś was nie okradł, nie oszukał i nie okłamał w kwestiach finansowych. Mimo wszystko życzę wam wspaniałego dnia, bądźcie czujni, uważni, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi we wtorek, 4 sierpnia. Za chwilę wylosuję dla was jedną kartę. Zobaczymy, jaka będzie energetyka, czego możecie się spodziewać po tym dniu. Kartę wybierzemy z przełożenia. Oczywiście karty są potasowane, ale żeby nie zabierać czasu poza wizją. Karta na wtorek dla wagi na 4 sierpnia to 5 buław. Trudny dzień, kochane wagi. Wszystko będziecie musiały sobie wywalczyć. Możliwa kłótnia, możliwa jakaś przepychanka. Jeżeli szukacie pracy, na to stanowisko, na to miejsce może być duża konkurencja, więc będziecie musieli rozpychać się łokciami i udowodnić, postarać się bardzo przed pracodawcą, aby właśnie no, pokazać, że to wy zasługujecie na tą pracę, a nie ktoś inny. Może być kłótnia z lwem, może być sytuacja, gdzie będziecie musieli wykazać się odwagą, determinacją i darem przekonywania, żeby udowodnić jakąś swoją rację. Piątka buław pokazuje wytrwałość, więc te wagi, które ciężko pracują, no musicie jeszcze troszeczkę wytrzymać, mimo że jesteście zmęczeni, mimo że jest duży wysiłek, dużo pracy fizycznej, no jakoś musicie przetrwać ten dzień, ale myślę, że będzie to tak gwałtowny i tak właśnie aktywny fizycznie dzień, gdzie wieczorem możecie odczuć to zmęczenie, więc zróbcie sobie jakąś ciepłą
regeneracyjną kąpiel, nie wiem, wymoczcie sobie nogi w jakiejś soli takiej łagodzącej opuchliznę, czy właśnie odprężającą, żeby złagodzić jakieś dolegliwości. Co jeszcze? No, piątka buław jest to karta też rywalizacji, być może o partnera. Być może ktoś Wam chce odbić partnera, ewentualnie waga walczy o to, żeby tego partnera mieć tylko dla siebie. No taki dzień, tak jak powiedziałam, aktywny, może nie tyle jakieś sprzeczki, awantury, ale taki właśnie wysiłek fizyczny, że dużo, dużo pracy, może w domu, może właśnie, może dużo zajęć w miejscu zatrudnienia. Karta pokazuje, że ten dzień naprawdę będzie taki, gdzie o wszystko waga musi sobie zawalczyć, musi udowodnić swoją siłę i przekonać innych do swoich pomysłów, do swoich racji. Nie wdawajcie się w żadne zamieszanie, więc jeżeli jakaś sytuacja jest niejasna i podejrzana, nie wkręcajcie się w jakieś właśnie takie sprzeczki, intrygi i sprawy, które być może nie do końca Was dotyczą, a może się z tego zrobić jakaś burza, gdzie w ogóle nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, a ktoś Was wkręci w jakąś taką, no, awanturę albo jakiś problem, gdzie ktoś coś zaczął, ktoś ma do kogoś pretensje i jakoś to rykoszetem może do Was dolecieć. Więc unikajcie takich sytuacji. Niech jakieś pretensje, spory rozstrzygane będą na boku. Niech to Was w ogóle nie dotyczy, więc nie wtrącajcie się też w czyjeś jakieś spory, jakieś awantury. Nie próbujcie być rozjemcą, bo waga oczywiście sprawiedliwa, więc będzie chciała pogodzić, będzie chciała powiedzieć, jak ona to obiektywnie widzi z perspektywy obserwatora. Nie wtrącajcie się, kochani. Niech ta sytuacja sama się rozwiąże, bo później gromy mogą polecieć na Was i Wy będziecie chciały dobrze, a odbije się to na Was tak, że później ktoś może mieć pretensje. Uważajcie w pracy, uważajcie w związkach. Jeżeli macie jakiś trudny dzień, coś Was boli, macie, zwłaszcza my, Panie, trudne swoje dni, starajmy się unikać jakichś konwersacji, dyskusji, żeby nie przeszło to do awantury, tak? Zaciśnijcie naprawdę wargi i nie odzywajcie się, żeby nie powodować jakichś trudnych sytuacji, tak? Czasami lepiej przemilczeć niż no, odpowiedzieć jakąś ciętą ripostą, z której może później wyniknąć jakaś niezła awanturka. Więc, kochane wagi, wytrwałości, odwagi i naprawdę skupienia, bo musicie dać radę w tym dniu. I tego Wam życzę, kochani. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony we wtorek, 4 sierpnia. Za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę i zobaczymy, jaka energetyka dnia będzie Wam towarzyszyć w dniu dzisiejszym. Czego możecie się spodziewać po tym dniu? Na co zwrócić uwagę? Karty są potasowane. Teraz poprzez przełożenie wylosuję dla Was jedną na ten wtorkowy dzień. Karta 3 buławy. Bardzo ładna energia. Możecie spotkać zodiakalnego barana, być może zaplanować z nim jakąś współpracę, być może wyjazd, być może oczekujecie przyjazdu barana, zapowiedź nowego związku, planowanie wspólnej przyszłości. Trzy buławy to jest dobry biznes, więc tutaj myślę, że te osoby, które szukają pracy, mogą dojść do porozumienia i jednak tą pracę znajdą i dostaną. Niektórzy będą właśnie planować wyjazd na urlop, na wypoczynek wakacyjny. Niektóre skorpiony będą wracać być może z zagranicy. Niestety to, co dobre, szybko się kończy, tak samo jak urlop i wakacje. Trzy buławy to jest planowanie, tak? Ale też już podjęcie konkretnej decyzji i wypatrywanie tego dobrego, co nadchodzi. Nie chcecie wracać do tego, co minęło, zdecydowaliście się konkretnie na coś i ruszacie do przodu. Trzy buławy, świetna współpraca, jest to karta drogi na szczyt, więc niektóre skorpiony będą tutaj rozwijały się zawodowo, pracowały na swój sukces zawodowy, na swój awans. Trzy buławy to jest świetny biznes, więc niektóre skorpiony być może otworzą działalność gospodarczą, być może
zaczną działać w tym kierunku, tak? Mają jakiś pomysł, mają zaplecze finansowe i chcą rozkręcić jakąś własną działalność gospodarczą. Trzy buławy jest to też poszukiwanie pracy, więc te osoby, które pracy nie mają, no na pewno nie będą siedzieć w domu, tylko cały czas działają, szukają tej pracy, zostawiają CV, interesują się ogłoszeniami, tak, i cały czas badają ten rynek pracy. Niektórzy być może do urzędu pracy chodzą się odhaczyć i poszukiwa... A Jezu, wysławić się nie mogę, przepraszam. Interesują się, żeby tą pracę znaleźć, tak? Przeglądają oferty. No i co jeszcze, kochani? No, trzy buławy jest to karta właśnie takiej dobrej przyszłości, tak? Zainwestowania w siebie, w swoje życie i nadziei na to, że wszystko się ułoży po Waszej myśli. To jest też wypatrywanie tego, co do Was nadchodzi, tak? Więc jeżeli zrobiliście jakieś zamówienia, na przykład na AliExpress, no to niektórzy już wypatrują sobie, kiedy ta paczka przyjdzie, tak? No śmieję się, kochani, ale to jest też oczekiwanie, tak? Na coś, co ma do Was przyjechać. Może jakiś kurier właśnie z fajną jakąś rzeczą, albo jakaś oferta, że ktoś oddzwoni i zaprosi Was na rozmowę. Ewentualnie ktoś bliski, kto ma Was odwiedzić. Ale to jest też planowanie właśnie Waszej podróży i wyjazdu, być może też w sprawach zawodowo-finansowych. Bardzo pomyślny dzień, dużo się będzie działo. Myślę, że jeżeli planujecie jakieś sprawy na mieście do pozałatwiania, czy to urzędowe, czy jakieś takie biznesowe, to wszystko się uda, dojdziecie do porozumienia i efekty będą takie, jakich się spodziewacie. Kochane skorpiony, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego dnia i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce. We wtorek, 4 sierpnia, za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę i zobaczymy, jaki to będzie dzień, jaka energia będzie na Was wpływać i czego możecie się po tym dniu spodziewać. Karty są potasowane i za chwilę wybierzemy sobie jedną kartę. Na wtorek dla strzelca ta karta to Rycerz Buław. Rycerz Buław, bardzo aktywny dzień, będzie się działo. Niektóre strzelce większość dnia spędzą w podróży, w rozjazdach. Niektórzy będą się przeprowadzać, niektórzy wyjeżdżać na urlop, bądź gdzieś na wycieczkę za granicę. Niektóre strzelce będą wracać. Dzień aktywności fizycznej, więc dużo będzie się działo w pracy. Możecie odczuwać to później wieczorem w kościach i w mięśniach. Niektórzy być może, no nie wiem, spędzą aktywnie dzień gdzieś na siłowni, na basenie, jakiś rower, jakaś wycieczka. Rycerz Buław to jest zodiakalny lew, więc tutaj z lwem może jakaś podróż, jakiś wyjazd. Osoby, które szukają pracy, myślę, że jeżeli się postarają, to mają szansę tą pracę znaleźć. Natomiast ci, co mają pracę, no naprawdę w tym dniu odczujecie fizycznie, że zmęczyliście się, tak, że ten dzień jednak dał Wam w kość i no, jakiś wysiłek, że tak powiem, poczyniliście. Co jeszcze o Rycerzu Buław? Rycerz Buław zapowiada romans, więc tutaj być może jakiś flirt, jakiś romans właśnie z lwem, baranem albo strzelcem. Gdzieś w podróży, gdzieś na wyjeździe, być może wakacyjna miłość. Może wrócić do Was jakiś były partner, może ktoś Was odwiedzić, przyjechać, więc jakiś podróżny zatrzyma się na chwilę u Was w odwiedzinach, albo żeby gdzieś tam przejazdem odpocząć. Przeprowadzki, tak, więc te osoby, które kupiły nieruchomość, sprzedały, bądź przenoszą się w jakieś inne miejsce, bądź do innego kraju, też będą działać. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Bardzo aktywny dzień, ale bardzo pomyślny, więc no, będzie Was wszędzie pełno, ale myślę, że jesteście tak ambitni, że pozałatwiacie sobie dużo spraw. W pracy oczywiście wysiłek się opłaci, bo jeżeli będzie dużo pracy, to będzie też odpowiednie wynagrodzenie. No i cieszcie się, że ta praca jest, tak? Więc bardzo fajny dzień. Być może niektóre strzelce z lwem właśnie gdzieś sobie wyruszą na jakąś wycieczkę, albo pójdą razem na siłownię, albo pograć w piłkę. No jakiś taki bardzo aktywnie miły dzień. No dobrze, kochani, życzę wszystkiego dobrego. Nie przemęczajcie się, uważajcie na siebie, uważajcie też w podróży. I pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce. We wtorek, 4 sierpnia, za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę. Zobaczymy, jakie przesłanie energetyczne jest dla Was na ten dzień. Karty już są potasowane, teraz je tylko przełożę. I już, kochani, patrzymy, co wtorek, 4 sierpnia dla Was zapowiada, jakie wydarzenia. 5 denarów. Pięć denarów, karta braku, więc jeżeli liczyliście na jakieś pieniądze, wypłatę, na jakąś premię, dodatki bądź kredyt, niestety nici z tego będą. Być może będziecie w potrzebie wsparcia finansowego, ewentualnie ktoś do Was się zgłosi, tak? Być może w Waszym otoczeniu, zwłaszcza zodiakalny byk, potrzebuje pieniędzy i zwróci się do Was o pożyczkę. 5 denarów, uważajcie na mandaty, uważajcie na złodziei, żeby nie zgubić gdzieś tam dokumentów, portfela. Nie inwestujcie w tym dniu pieniędzy, bo możecie ponieść straty. No jeżeli liczyliście na jakieś pożyczki, na jakieś kredyty, to niestety będzie tutaj odmowa. Piątka denarów to jest też karta choroby, więc uważajcie na siebie, żeby jakieś przeziębienie Was nie dopadło, tak? Zwłaszcza jeżeli ta pogoda jest teraz taka zmienna, no raz jest upał, bardzo gorąco, teraz jest deszcz, więc żeby gdzieś tam Was nie zawiało, żebyście się nie przeziębili. Od świętej Anki już są zimne noce i poranki, więc wieczorem, jeżeli siedzicie też przy jakimś ognisku bądź jakiś grill gdzieś tam na wczasach, to też ubierzcie się ciepło, żeby Was gdzieś nie zawiało, bo możecie wrócić chorzy. Piątka denarów, karta wsparcia, więc tak jak mówiłam, ktoś może z rodziny od Was zwrócić się o pomoc. I mamy tutaj kartę arcykapłanki. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie cierpliwi, jeżeli czekacie na pieniądze. No tych pieniędzy jutro nie dostaniecie, ale karta arcykapłanki mówi, że jesteście cierpliwi, więc wystarczy troszeczkę poczekać. Być może następna okazja się jakaś pojawi. Natomiast co do tutaj inwestycji finansowej, żeby no nie ponieść jakiejś straty, bądź zakup, żebyście też nie stracili, czy to jakieś nieruchomości, czy auta, no coś, co wpłynie na poprawę Waszego majątku, bądźcie przezorni i przewidywalni, tak? Więc tutaj przemyślcie sobie głęboko każdą sytuację, gdzie musicie zainwestować pieniądze, bądź dokonać jakiegoś zakupu, żeby się nie okazało, że braknie, tak? Oczywiście na urlopie, no też bądźcie rozsądni i tak sobie zarządzajcie swoimi finansami, żeby starczyło na cały pobyt. No i oczywiście, żeby nie nadszarpnęło to za bardzo Waszego budżetu domowego. Jeżeli jesteście w ukrytych związkach, tak, w jakimś romansie, no to będzie Wam bardzo brakować osoby. Poczujecie jakąś tęsknotę, poczujecie się osamotnieni. Być może niektóre koziorożce ukrywają miłość, tak? No jakoś skrycie kochają się, na przykład w zodiakalnym byku, tak? I gdzieś to w sobie, że tak powiem, no głęboko chowają, nie afiszując się i nie dając tej drugiej stronie jasno i do zrozumienia, że jesteście nią zainteresowani. Więc tak to, kochani, wygląda. Co jeszcze? No te osoby, które być może tutaj starały się o jakieś szkolenie, studia bądź podjęcie jakiejś nauki, no też może być tutaj jakaś negatywna odpowiedź, tak? Niestety na razie tutaj ani oczywiście praca, tak? Jeżeli jakaś praca, tutaj też myśleliście o jakiejś pracy bądź no, byliście na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, to też na razie odpowiedź będzie odmowna, ale pierwsze co, to zwróćcie uwagę, kochani, na zdrowie, bo piątka denarów to choroba, a arcykapłanka mówi o tym, żeby się wyleczyć, tak? Żeby no, zasięgnąć też wiedzy lekarza, kogoś mądrego, kto specjalizuje się w danej dziedzinie. Więc tutaj, kochani, taka wskazówka na ten dzień. Ja mimo wszystko życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, może Was nie dotyczy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki. We wtorek, 4 sierpnia, za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę i zobaczymy, czego możecie się w tym dniu spodziewać, jaka energia będzie Wam sprzyjać. Karty już potasowałam.
I teraz poprzez przełożenie wybiorę dla Was jedną kartę na dzisiejszy dzień. As denarów, kochani. Bardzo fajna karta. Bardzo fajna karta. Bardzo się cieszę, również i ja, bo też jestem wodnikiem. As denarów, kochani, zapowiada przede wszystkim duże pieniądze. Świetne inwestycje, świetne zyski z wcześniej jakichś poczynionych właśnie inwestycji. Jeżeli szukacie pracy, tą pracę na pewno znajdziecie. I będzie to bardzo fajna praca, gwarantująca wysokie wynagrodzenie i stałą umowę o pracę. Jeżeli pracę macie, możecie liczyć tutaj na podwyżkę, na premię, bądź być może pensja w tym dniu wpływa, być może przedłużenie o kolejny rok umowy, tym razem na stałe. W związkach fantastycznie, możecie na siebie liczyć, zależy Wam na sobie, jesteście dla siebie ważni, nie interesują Was jakieś inne przygody miłosne, więc tutaj no, mogę powiedzieć, że naprawdę te osoby, które tworzą parę, naprawdę no, mają wsparcie w partnerze i związkowi nic nie zagraża. Osoby samotne mają szansę poznać byka, panny bądź koziorożca. Jest szansa na fajny, stały związek, więc zastanówcie się, kochani, na tym. Co jeszcze? No, as denarów, szansa na udany biznes, tak? Na zarobienie jakichś pieniędzy, wygranie pieniędzy, sprzedaż bądź kupno nieruchomości, tak? Jeżeli sprzedajecie, to z dużym zyskiem. Jeżeli kupujecie, będzie to bardzo piękne miejsce, bardzo piękna nieruchomość, będziecie bardzo zadowoleni i też finansowo jak najbardziej spełni Wasze oczekiwania. Te wodniki, które chcą zaciągnąć jakąś pożyczkę czy kredyt, na pewno te pieniądze dostaniecie. Ogólnie będzie to taki konkretny dzień. Z każdym dojdziecie do porozumienia i postawicie na swoim, tak? Nic nie będzie Wam tutaj stało na przeszkodzie. Jeżeli staracie się o jakieś pieniądze, to te pieniądze dostaniecie. Jeżeli macie własną działalność gospodarczą, nie wiem, handlujecie, macie jakieś, świadczycie jakieś usługi, to w tym dniu spodziewajcie się naprawdę dużego przychodu, sporych zysków, interes będzie się po prostu kręcił. A z denarów jest szansa zarobienia dużych pieniędzy, szansa obrotem większą gotówką. Tak jak powiedziałam, zakup nieruchomości, działka, dom, mieszkanie, zamiana, jakieś dotacje w tym kierunku, no i stała, konkretna praca. Piękny dzień, kochani, taki bardziej materialny, ale ja myślę, że w większości z nas też na tym zależy, bo wiadomo, jeżeli nie musimy myśleć o pieniążkach, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jaki teraz jest na świecie, no to życie jest jednak łatwiejsze, lżejsze i jakiś taki dodatkowy balast lżej, tak? Nie musimy już skupiać swojej uwagi na tym, co włożymy do garnka i czy uda nam się zapewnić byt rodzinie. Więc sprawy zawodowo-finansowe też są bardzo ważne, kochani. A we wtorek wodnik będzie bardzo zadowolony, bo te pieniążki do Was idą. I tego Wam życzę, kochani. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki. W dniu 4 sierpnia we wtorek za chwilę wylosuję dla Was jedną kartę dnia. Zobaczymy, jaka energia będzie Wam dzisiaj towarzyszyć. Karty oczywiście są potasowane, teraz je tylko przełożę. I już, kochani, patrzymy, z jaką energią dzisiaj się zmierzycie. Jest to karta Rycerz Buław. Rycerz Buław, dużo się będzie działo. Niektóre rybki wyjadą sobie na urlop, albo na jakąś wycieczkę, albo jakaś podróż. Ewentualnie w pracy ruch, ruch, jeszcze raz ruch. Albo pracujecie za kółkiem i trzeba gdzieś dojeżdżać do klienta. Ewentualnie zamawianie jakiegoś towaru. Być może firma bądź przedsiębiorstwo, które wymaga aktywności. Może Wam też być, że tak powiem, ciężko w pracy, jeżeli chodzi o wykonywanie jakichś fizycznych czynności, więc uważajcie, żeby tutaj no, kondycji nie nadszarpnąć, żebyście później wieczorem nie narzekali na nogi, na kręgosłup, że za dużo naprawdę się nadźwigaliście bądź przeforsowaliście swoje umiejętności. Rycerz Buław zapowiada przeprowadzkę, zapowiada podróż, wyjazd. Jeżeli podróż bądź urlop, być może jakieś ciepłe kraje. Rycerz Buław to też zwiastun
romansu. Niektóre ryby być może z lwem, strzelcem bądź baranem no, przeżyją jakiś wakacyjny romans, jakąś miłość, być może jakaś relacja na chwilę, jakaś wakacyjna przygoda. Co jeszcze z tym rycerzem buław? No tak jak mówię, aktywność. Cały czas ten dzień będzie naprawdę, jeżeli macie jakieś sprawy do pozałatwiania, to naprawdę z jednego urzędu do urzędu, do drugiego. Gdzieś trzeba jechać coś, być może przewieźć, być może dźwigać jakiś ciężar. No naprawdę taki mozolny dzień. Co jeszcze? Niektóre rybki może zadbają o swoją kondycję fizyczną i w tym dniu jakaś siłownia, basen, nie wiem, jakieś wycieczki rowerowe, aerobik. Jakieś ćwiczenia poprawiające właśnie Waszą kondycję fizyczną. Rycerz buław, karta bardzo pozytywna, ale mówię, no nie posiedzicie sobie w tym dniu, więc jeżeli i szybko będziecie się przemieszczać, jak błyskawica, tak? Wszędzie będzie Was pełno i dużo być może spraw czeka Was w tym dniu. Możecie liczyć na pomoc zodiakalnego lwa. Jeżeli gdzieś tam macie wyjechać, on na pewno chętnie z Wami pojedzie. No i oczywiście przeprowadzka, tak? Może się pojawić nagle też jakiś gość u Was, być może jakiś przejezdny bądź osoba, której oczekujecie, ktoś z podróży przyjedzie w odwiedziny. Może przyjechać też partner Was odwiedzić, tak? Jeżeli jesteście gdzieś tam w związku na odległość. No na pewno pozytywny dzień, ale tak jak już powiedziałam wcześniej, aktywny. No i oczywiście przeprowadzka, tak? Przemieszczanie się z jednego miejsca na miejsce, czy to przeprowadzka w domu, czy to przeprowadzka w firmie, przewożenie, przenoszenie, ogólna aktywność. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, cudownego dnia. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, może nie dla Was. Dajcie znak w komentarzach. I cóż, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie rybki. Trzymajcie się.